Pani z tyłu, proszę poprawić włosy. Tutaj, tak, dokładnie. Pan obok, poprawiamy koszulę, kołnierzyk bardziej w dół. Dobrze, świetnie. Gotowi? Mam nadzieję, bo dzisiaj zabieram Was na izraelskie wesele. Dzisiejszy wyjątkowy odcinek, bo śluby i wesela to coś, co w Izraelu mnie urzekło najmocniej. Jest to uroczystość, która wygląda zupełnie inaczej niż w Polsce, zupełnie inaczej niż wszędzie indziej tak naprawdę. I nie chodzi tylko o religię, nie chodzi tylko o zwyczaje, chodzi głównie o energię. Ja uważam, że nikt tak pięknie się nie bawi jak Żydzi, a zobaczenie izraelskiego wesela jest po prostu obowiązkowe. Dlatego poprosiłam moich serdecznych przyjaciół, żeby pozwolili mi pokazać ujęcia z ich żydowskiego wesela i zgodzili się bez problemu, więc opowiem Wam też trochę o przebiegu samej ceremonii, o tradycji, o zwyczajach, ale nie mogę się doczekać, żebyście zobaczyli jedną z najpiękniejszych żydowskich uroczystości. Welcome everyone to Lana and Tal's wedding in Israel. Okay, so we know this is non-traditional for me to be speaking under the chuppah, but I was told by Ilana and Tal I have 5 minutes. I'm going to talk a little fast because the rabbi just told me I have 4 minutes, but he also complimented me on my Gucci loafer, so for that I'll keep it to 3 minutes. Okay, it is my honor to welcome you all to Ilana and Tal's wedding. I know Israeli weddings are meant to be big, but it's really amazing how many people have traveled from so far and wide to be here for you two today. Some have crossed 2 continents, an ocean, a sea, over 10,000 kilometers, and 10 time zones, from New York, from California, Maryland, Canada. Some of you have also rolled out of bed, threw on some flip-flops, and took a bicycle down Dizengoff Street, but we're all here together, which is amazing. Mam nadzieję, że wybaczycie, że na ten odcinek musieliście poczekać trochę dłużej, ale naprawdę bardzo mi zależało, żebyście mogli wczuć się w ceremonię, żebyście mogli ją zrozumieć. Dlatego musiałam też przygotować napisy dla osób, które nie mówią po angielsku. Ślub jest w połowie po hebrajsku, w połowie po angielsku, bo jest to ślub Amerykanki i Izraelczyka, więc panna młoda chciała, żeby jej rodzina też mogła wczuć się w ceremonię i zrozumieć jej przebieg. Izraelskiego prawa, nie ma tutaj czegoś takiego jak ślub cywilny. Państwo rozpoznaje tylko i wyłącznie śluby religijne i w ogóle prawo dotyczące ślubów jest w Izraelu bardzo surowe. Natomiast wielu Izraelczyków sprzeciwia się temu prawu i pary, które nie mogą wziąć ślubu w Izraelu, albo pary, które mogą wziąć tutaj ślub, ale nie chcą, bo nie chcą wspierać tego prawa, często po prostu wyjeżdżają za granicę i tam się pobierają. Jeśli chodzi o statystyki, to wskazują one, że ponad 5 tysięcy par rocznie wyjeżdża za granicę, żeby wziąć tam ślub cywilny. Często wybierają Cypr albo Grecję, bo jest po prostu bardzo blisko, od Izraela około godziny samolotem. Tam się pobierają, wracają do Izraela i tutaj w Izraelu organizują tylko wesele dla rodziny i przyjaciół. Wesela w Izraelu są dużo większe niż wesela, które znamy z Polski. Tutaj takim normalnym weselem jest wesele na 300, nawet 400 osób. I to wynika po pierwsze z tego, że Izraelczycy nie wyobrażają sobie, żeby wesele było małe. Zapraszają przyjaciół, przyjaciele zapraszają swoich przyjaciół i wychodzi z tego naprawdę ogromna ilość osób. Poza tym Izraelczycy są też dużo bardziej otwarci niż Europejczycy, więc nawet gdyby zaprosili tylko rodzinę i przyjaciół, to i tak wyjdzie z tego nie mniej niż 200 osób. Izraelczycy mają ogromne grupy przyjaciół, mają ogromne rodziny, więc to jest po prostu nieuniknione, żeby te co najmniej 200 osób było na ślubie. Do tego stopnia jest to szalone, że jak szukamy na przykład sali na wesele, to w większości miejsc usłyszymy, że poniżej 270-300 osób to oni w ogóle wesel nie organizują. Hallelujah.
dzieci na weselach, więc to też od razu zwiększa liczbę gości. Jest to normalne, że dzieci biorą udział nie tylko w samej ceremonii, ale i w imprezie i bawią się z dorosłymi do białego rana. Nikomu tutaj dzieci nie przeszkadzają, nie ma czegoś takiego, że prosimy gości, żeby przychodzili bez dzieci. Nie ma też czegoś takiego, że dzieci przychodzą tylko na początek, na ceremonię, a potem się je odprowadza do domu. One są po prostu podczas całej tej imprezy z dorosłymi i nikomu to nie przeszkadza. Izraelczycy nie uważają, że te dzieci w jakikolwiek sposób przeszkadzają w imprezie. Mało tego, ja nawet jak wspominam Izraelczykom, że raczej na polskich weselach nie zobaczą dzieci albo zobaczą je przez jakąś tam krótką chwilę, to oni zawsze są w szoku i zawsze mnie pytają, ale dlaczego? Dlaczego dzieci nie mogą się bawić razem z nami? Zazwyczaj za zarówno makijaż, jak i fryzurę panny młodej odpowiada jedna i ta sama osoba. Jest to po prostu stylista ślubny, który zajmuje się całością naszego wizerunku. Oczywiście możemy sobie oddzielnie wziąć makijażystkę i fryzjera, ale wygodniej, zazwyczaj i też taniej jest wziąć jedną osobę. Ciężko, bo na przykład koszt takiego kompletu, czyli makijaż i fryzura, to jest około 2, nawet 2,5 tysiąca szekli. Jeszcze gorzej jest z sukniami. Suknie w Izraelu są tak drogie, że wiele panien młodych decyduje się po prostu na wypożyczenie sukni zamiast kupowanie. One też wychodzą z założenia, że szkoda wydawać 15, 20, 25 tysięcy szekli na suknię, którą założy się na jeden wieczór. I żeby nie było, wypożyczenie też wcale nie jest tanie, bo kosztuje w granicach 8, 9, nawet 10 tysięcy szekli za noc, zależy oczywiście od sukni, ale jakby nie było, to może być czasem i tak i połowa kosztów. Co więcej, panny młode zazwyczaj mają też dwie suknie ślubne, jedną zakładają na ceremonię i na część wesela i później w trakcie wesela przebierają się w tę drugą. Trochę łatwiej jest z garniturami, garnitury nie są aż tak drogie, żeby je wypożyczać, zazwyczaj się je kupuje. Tutaj za 1500-2000 szekli można naprawdę kupić dobry garnitur ślubny, nawet tani, ale to mówię już o takim fajnym, dobrym garniturze ślubnym. Poza tym wiecie, jak to jest. Sukni ślubnej drugi raz nie założymy, podczas gdy garnitur facet będzie miał na ślub, na pogrzeb, do pracy, na imprezę u przyjaciół, więc generalnie życie mężczyzn jest dużo mniej skomplikowane. Bardzo często wyprawiają wesela w środku tygodnia. Tutaj weekend to jest piątek i sobota, natomiast w piątek od godziny około 16 zaczyna się szabat, a podczas szabatu nie można wyprawiać wesela, więc taką najlepszą opcją byłby czwartek wieczór, bo następnego dnia nikt nie idzie do pracy, więc można się spokojnie wyspać, ale czwartek wieczór jest też najdroższą opcją, więc zazwyczaj Izraelczycy wybierają na przykład
poniedziałek albo wtorek. I pomimo, że jest to opcja bardzo niewygodna, bo następnego dnia goście muszą iść do pracy, to może być czasami nawet o połowę tańsza. Kolejna rzecz, którą uwielbiam w izraelskich weselach, to zezwolenie na luz. Nawet nie wiecie, jak nie tęsknię za szukaniem przez pół roku sukienki czy butów na czyjeś wesele, właśnie dlatego, że tutaj te wesela są po prostu organizowane na luzie. Możemy przyjść w zwykłej koszuli, dłuższych spodniach. Jak jest bardzo gorący dzień, to nawet w krótkim rękawku i nikt się na nas dziwnie nie spojrzy. Jak mamy ochotę, możemy też się ubrać super wyjściowo i to też się nie spotka ze żadnym zdziwieniem. Więc tak jak nam wygodnie, tak jak nam się podoba, to przychodzimy. Kolejnym fantastycznym zwyczajem jest to, że jak zaczyna się wesele, jak zaczynają się tańce, to obsługa rozdaje jednorazowe klapki, zazwyczaj są to japonki, i na przykład t-shirty, tak żeby ludzie mogli się przebrać w wygodne buty, w wygodne koszulki, żeby nie było im za gorąco, żeby mogli sobie swobodnie tańczyć. Wiecie, wyglądaliśmy pięknie podczas ceremonii, mamy piękne zdjęcia, teraz jest impreza, nie tam, że nam przeszkadza krawat, przeszkadzają nam szpilki, niewygodna koszula, ma być nam wygodnie i zaczyna się melanż. Izraelskie wesele w niczym nie przypomina na przykład polskiego tradycyjnego wesela. Izraelskie wesele bardziej dla mnie przypomina taką hardkorową imprezę w klubie. Jest to po prostu impreza z nowoczesną, komercyjną muzyką. Wszyscy się bawią do białego rana. Co więcej, rzadko też praktykuje się na przykład pierwszy taniec. Są pary, które się na to decydują, ale raczej niewiele w Izraelu jest takich par. I jest też taka tradycja, że przyjaciele przygotowują takie wideo dla pary młodej, podczas którego śpiewają, wygłupiają się, wygłaszają jakieś przemówienia i później to wideo jest po prostu puszczane podczas wesela. Jest to taka niespodzianka dla pary młodej. Baldachim ślubny, pod którym stoi para młoda, symbolizować ma nowy dom nowożeńców. Może stać zarówno wewnątrz synagogi, jak i na zewnątrz. Posiada tylko dach, nie posiada ścian. Często buduje się ją z prostych materiałów. Wybiera się materiały takie same jak do szycia ubrań i po prostu instaluje metalowe drążki. Niektórzy decydują się na zbudowanie bardziej złożonej konstrukcji, wybierają droższe tkaniny, droższe materiały i przyozdabiają chupę kwiatami. Mówi się też, że osoba, która asystuje przy trzymaniu drążków chupy, sama niedługo weźmie ślub. Okay, so the Jewish wedding ceremony, which is the holiest ceremony in our entire faith, is actually the ultimate birth. And this beautiful chuppah, for those of you who don't know what we're standing under, is what represents the beginning of your Jewish home together, with your grandfather's tallis hanging over your head. Fajną tradycją, trochę już zapomnianą, bo niewiele par ją obecnie praktykuje, jest cheder yichud, czyli odosobniony pokój, w którym świadkowie pilnują, żeby para młoda miała spokój, żeby mogli się tam wyciszyć, odstresować, w spokoju zjeść posiłek, odciąć od gości na chwilę. Niektóre pary udają się do tego pokoju przed ceremonią z chupą, żeby się właśnie odstresować przed rozpoczęciem ceremonii, a niektóre robią to po ceremonii, żeby zebrać siły na wesele. Well, it has been very difficult having you halfway around the world, and we miss you very much. Knowing that you have the ability to wake up every morning next to your soulmate and your true love makes it all okay and makes us so happy for you. And as you begin your married life together, I promise I'm going to conclude with three words of advice. And these words are not my own, but that bestowed upon me by our rabbi, Rabbi Helene Ferris, at my wedding ceremony 3 years ago, but still ring true in my ear every day. And that is, how do you keep the magic and the holiness of this day in all days for the rest of your lives? And there's three ways you do it. One, you always make time for each other. No matter how hectic and frenzied things get, make time for each other. Two, never take your love for granted. Love is a very, very special, holy thing, and you need to cherish it. And three, when you communicate with each other, listen not only to the words, but to the echoes that surround those words.
do this, and you'll remember the holiness of this day and have it with you on all days. Mazel tov. Tisz, czyli stół z poczęstunkiem, wokół którego zasiadają rabin, świadkowie oraz para młoda, to stół, przy którym składa się podpisy pod ketubą. Ketuba to jest dokument zawarcia małżeństwa. Czas na badeken. Badeken z języka jidysz oznacza zakrywać, czyli rodzice panny młodej prowadzą ją w kierunku pana młodego, on po nią wychodzi, całuje ją zazwyczaj w czoło i zakrywa jej twarz woalką. Ta woalka po pierwsze symbolizuje już chupę samą w sobie, po drugie symbolizuje też coś takiego, że chroni pana młodego przed skupianiem się tylko na aspektach fizycznych panny młodej. Czyli on nie patrzy podczas ślubu na jej piękno, na jej zewnętrzne, fizyczne warunki, tylko skupia się na dobrych czynach i na jej rodzinie. Chociaż tak naprawdę oczywiście przez tę woalkę ją widać, bo woalka jest prześwitująca, ale chodzi tutaj o symbolikę. Oprócz tego mówi się, że woalka pomaga pannie młodej skupić się na panu młodym, tak żeby nie rozglądała się ona dookoła. Nothing prepared me for... In the past 7 years, I have never felt more challenged, more uncertain, more tested. In the past 7 years, I have also never felt more confident, more strong, more adventurous, and more myself. You keep me safe, you believe in me, and you even let me be right when I am wrong. You are the perfect man, a symbol of strength, dedication, sensitivity, protection and unconditional love. I promise to believe in you and support you in your goals and dreams. I promise to explore the world with you. I promise to love and trust you. I will follow you anywhere. W trakcie kiduszin pan młody wręcza pannie młodej pierścionek. Pierścionek ten musi być gładki, nie może posiadać żadnych kamieni szlachetnych, może mieć delikatne zdobienia i musi być kupiony za własne pieniądze pana młodego. To jest taka tradycja, która musi być spełniona. Oprócz tego jeden ze świadków musi potwierdzić, że pierścionek był wart więcej niż jedną perutę. Peruta to jest waluta starożytna i tutaj chodzi po prostu o zachowanie tradycji i symboliki, bo oczywiście wszystkie obecnie dostępne na rynku pierścionki są warte więcej. Pan młody zakłada pannie młodej pierścionek na palec wskazujący, tak żeby ona mogła wszystkim na tej uroczystości pokazać. Później wypowiada do niej słowa z hebrajskiego: oto jesteś mi zaślubiona z tym pierścieniem wedle prawa Mojżesza i Izraela. Co ciekawe, wiele par teraz decyduje się na zmianę trochę tego zwyczaju i tak jak dotychczas tylko pan młody zakładał pannie młodej obrączkę, tak teraz działa to w dwie strony i wiele panien młodych też zakłada swoim mężom obrączkę. I think the past 6 months were the hardest we ever had with losing three of our beloved family members. And in a day like this, I'm sure they will be want us to be happy as we can, and I'm sure they are all here with us. In the past 7 years, I blushed every time you smile, and definitely every time you dance. I found that your smile melted me, and that your optimism inspired me. Ilana, I'm so proud of this small family we have created with Lola. I wish for us that we all know how to find time for ourselves, that it's just for us. I can't wait to spend the rest of my life with you, and although we will have good times and hard times as well, we are stronger when we are together with a smile on our face. I love you so much. Can't wait for dancing. Tal. Pierwsze błogosławieństwo pod chupą odbywa się nad winem. Wino symbolizuje tutaj życie. Tak jak sok winogronowy, który fermentuje i przeobraża się w wino, czyli kwaśny, niedobry napój przeobrażający się w słodkie wino dające przyjemność. I również para młoda, wkraczając do nowego domu, do nowego życia, pierwszą rzecz, którą napotyka, to obfitość. O obfitości była mowa w psalmie 23. Mój kielich jest przeobfity. Pod koniec ceremonii pan młody tłucze szkło, stając na nim. Oczywiście to szkło jest odpowiednio zabezpieczone, żeby się nie skaleczył,
Po wykonaniu tej czynności para młoda wynoszona jest na rękach tłumów w stronę sali weselnej i zaczyna się impreza. Dzięki wielkie, kochani, za dzisiaj. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału i dać łapki w górę. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co uważacie, czy podobają Wam się izraelskie wesela. Może Was coś zainspirowało i chcecie z tego skorzystać na własnym weselu. A może widzicie jakieś punkty wspólne pomiędzy izraelskim a polskim weselem? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Zapraszam Was na kolejne odcinki, trzymajcie się, cześć! Right where you want it, down on my knees. You got me begging, pretty baby, set me free. Cause it ain't over until she sings. She sings. Come a little closer, let me taste your smile. Until the morning light. Ain't no going back the way you look tonight. I see it in your eyes.